Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was rozpakowanie nowości od firmy Sharkoon, nowy headset Sharkoon Rush R2, czyli następca modelu R1, który na moim kanale był już testowany. Jest to model stary, dość leciwy, ale powiem Wam, że całkiem niezły w cenie, w której jeszcze występuje, ponieważ można go kupić za około 65 zł, całkiem niedrogo jak na taką cenę. Myślę, że jakość dźwięku i jakość wykonania jest do przyjęcia jak najbardziej. Jeśli chcecie sprawdzić recenzję, to macie ją na kanale. Natomiast ER2 wyglądają już dużo, dużo ciekawiej. Cena jest troszeczkę wyższa, ponieważ ma wynosić około 109 zł brutto w polskiej dystrybucji. Dlatego mniej więcej porównywanie do słuchawek Sharkoon Sharkzone H10, troszeczkę drożej. Natomiast czy te słuchawki wypadną w testach pozytywnie, dobrze, jeszcze nie wiem. Dzisiaj tylko je rozpakuję, rzucimy okiem, zobaczycie moje pierwsze wrażenia, przyjrzymy się dokładnie, jak są wykonane, czy są dobrze wykonane i jakie mają funkcje. Zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. Rozpakujmy sobie dzisiaj więc nowe Sharkoony ER2. Powiem Wam, że pierwsza wersja nie do końca była udana, jak dla mnie troszkę zbyt plastikowe, chociaż dźwięk niezły i cena naprawdę kusząca, ale te dwójki wyglądają po prostu bosko. Mamy Professional Gaming Stereo Headset, zamknięta obudowa i profesjonalny dźwięk. Tak więc konfrontujemy to po prostu z praktyką. Metalowe zawieszenie i solidne obudowy przetworników, kontroler głośności z regulacją wyłączenia mikrofonu chociażby i kompatybilne z PC-tami, notebookami, smartfonami i konsolami najnowszej generacji. Same słuchawki widzimy, wyglądają świetnie. Mamy ten pilocik, mamy mikrofon. Zobaczcie, jest waga, ale zważymy je w teście. Średnica głośników 40 mm, 32 ohmy oporności i zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz przy czułości 92 dB. Czułość mikrofonu mamy też chociażby długości przewodów i kompatybilność, z czym to można sobie zastosować Xbox One, PlayStation 4 i urządzenia mobilne. Z tyłu generalnie to samo, więc już sobie je rozpakujemy. Dobrze, powiem Wam, że całkiem fajnie wyglądają. No dobra, mamy chyba wszystko, to jest nam niepotrzebne. Mamy torbę z logo Sharkoona, całkiem fajna. Mamy taką instrukcję, bardzo podstawowa, jak widzicie. No i mamy przewód, a raczej przewody, czyli podstawowy, wystający ze słuchawek oraz rozgałęzienie do peceta. Ten kabel rozgałęziający oczywiście ma kontrolę głośności, a taki standardowo pusty plastikowy pilocik, jak to w większości headsetów, regulacja ciszej głośniej w formie potencjometru i włącznik, wyłącznik mikrofonu. Powiem Wam, oplot fajny, gruby. Są też dwa jacki trzypinowe do komputera. No i tak samo tutaj, tylko tu mamy jacka czteropinowego, czyli mikrofonu możemy chociażby używać na smartfonie czy na tablecie. Dobra, no i lecimy po kolei standardowo. Kabelek zakotwiczony nieźle. Mamy pałąk bez logo Sharkoona. O dziwo, elastyczny, zobaczcie. Poducha całkiem miękka. Oczywiście kolorystyka taka, jak sobie wybierzemy, czy niebieskie, czy zielone, białe, czerwone. Mamy też niebieskie tutaj elementy w środku. Następnie mamy metalowe, solidne, naprawdę grube prowadnice. Regulacja chodzi lekko. Tutaj dość dobry plastik, logo R2, znów metal i znów logo. Ozdobna siatka, sztywna, taka plastikowa, ale sama struktura zamknięta. Matowy plastik, bardzo ładnie, żadnych błyszczących elementów, no może poza mikrofonem, który się tak nam odgina i możemy go tutaj na ramieniu troszkę sobie dogiąć. No, za dużo się nie chce dogiąć, jak widzicie. Trochę połysku tu mamy, ale nie za dużo. Jak go sobie odegniemy, to nie przeszkadza. No i wnętrza, takie standardowe, chyba 50 mm, zmierzymy dokładnie w recenzji oczywiście. I pianka, powiem Wam, miękka, ale nie ma tego aż tak dużo, jakbym chciał, żeby było.
mogłoby być tego troszkę więcej. Jakość tej ekoskóry w dotyku niezła, ale też nie jakaś topowa. Tak więc słuchawki nie mają być drogie, nieco powyżej 100 zł, tam 100 parę złotych, więc jak na taką cenę jakość wykonania według mnie jest no naprawdę niezła. Zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem, przekonamy się o tym już za kilkanaście dni w pełnej recenzji wyczerpującej, dokładnej. Tak więc czekajcie, zaglądajcie na kanał. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!